tego co wiem, trochę już przed meczem mieliśmy zapewniony matematyczny awans, więc tym bardziej cieszy mnie, że zespół podszedł do tego w pełni skoncentrowany i kolejny mecz, kolejne tutaj zwycięstwo, więc fajnie, że to robi taka się mała twierdza tutaj przy remontie. To taka chyba jedna z dziwniejszych asyst w twojej karierze. Nie wiem, czy to można powiedzieć, że to asysta. Przypadkowo, nie wiem, to trafiłem głową tam poprzeczkę, ale powtarzam, najważniejsze 3 punkty i teraz koncentrujemy się na następnym meczu. Fajnie, że Patryk strzelił kolejną piękną bramkę i no, na pewno nastroje są bardzo optymistyczne. Panu chyba najtrudniej było chwilę po tej bramce Patryka Małeckiego, bo tam się zakotłowało w programie. No, przy odrobinie szczęścia chyba to się trafił tam i fajnie, że byłem tam, gdzie powinienem. Cieszy czyste konto i no cóż, jedziemy do Łęcznej po kolejne 3 punkty. To będzie takie spotkanie po długim czasie, kiedy nie widzieliście się z trenerem Smudą. Do gwizdka sędziego będziemy tam, nie wiem jak to powiedzieć. Przyjaciółmi? No, a potem już każdy będzie walczył za swoją drużyną i oczywiście porozmawiamy z trenerem przed meczem, tak samo po meczu, ale wiadomo, to jest sport, piłka, jak się zaczyna mecz, to zapomina się o wszystko. Właśnie co teraz, no bo 8 jest, to był ten główny cel i o co będziecie teraz walczyć, no, jakie plany? Podejrzewam, że ta tabela tak się spłaszczy po podziale punktów i podejrzewam, że kolejnym celem będzie awans do pierwszej czwórki i zrobimy wszystko, żeby skończyć ten sezon jak najwyżej i kto wie, no, 4. miejsce byłoby naprawdę czymś fajnym. O co Wisła będzie grała w grupie mistrzowskiej? O wszystko. Myślę, Wisła z tym składem musi walczyć o wszystko i będziemy od meczu do meczu, tak jak powtarzałem może 3-4 kolejki przed tym, jak byliśmy. Jeszcze nie była pewna ta pierwsza 8. Teraz jak już mamy tą pierwszą 8, to powoli idziemy od meczu do meczu bez euforii. Będzie każdy mecz jak finał i myślę, że jesteśmy jedna z niewielu drużyn, która zagrała dużo tych finałów, bo każdy mecz był finał i tak samo dzisiaj. Myślę, że będzie bardzo duża presja, tak samo jak na nas, tak samo i w innych drużynach. Dopiero dzisiaj teraz będzie czas na spędzenie czasu świątecznego z rodziną? Szczerze mówiąc, dopiero dzisiaj, bo jednak cała rodzina świętowała i nie patrzyła na dietę, a my przed meczem jednak trzeba na to patrzeć, więc święta były bardzo spokojne i teraz będzie chwila na chwilę odpoczynku. Bo także w sobotę się widzieliście z rodzinami, wczoraj było już takie zgrupowanie przed meczem? Nie, ale mieliśmy po południu trening, więc w sobotę mieliśmy trening, w niedzielę trening, więc tego czasu, żeby spędzić z rodziną, nie było zbyt dużo. A z tych potraw, które się jadło na święta, to mogliście coś zjeść w ramach tej diety, czy nic tam nie wchodziło w rachunek? Nie wiem, jak reszta chłopaków, ja trzymałem dietę, może została się jakaś sałatka, to po meczu coś tam. Czy nic z tego, co się ja jest, koszyczka, czy tam jakieś? Niestety. Nie dało się, ale ja wcześniej, będąc w Szkocji, nie miałem praktycznie świąt Wielkanoc tych 10 lat, więc ja jestem przyzwyczajony do takich rzeczy.